spędzą na pokładzie statku kosmicznego długie miesiące. Przelatujemy przez rój meteoroidów. Załoga statku może liczyć jedynie na własne siły. Nikt nie zdoła udzielić jej pomocy. Aby dotrzeć do celu, astronauci muszą pokonać miliony kilometrów. Ani przez chwilę nie mogą czuć się bezpiecznie. Meteoroidy nie będą największym zagrożeniem. Długi pobyt w kosmosie może niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia załogi. Astronauta będzie miał kości jak 90-latek. Astronauci, którzy spędzili długi czas w kosmosie, cierpią na osteoporozę i atrofię mięśni. Sztuczna grawitacja pozwoliłaby tego uniknąć. Zdrowie astronautów może ucierpieć również z innych powodów. Promieniowanie kosmiczne pochodzi z wnętrza umierających gwiazd. Jest bardzo groźne dla zdrowia, jakby w moim mózgu odpalano fajerwerki. Wysokoenergetyczne cząstki swobodnie przenikają przez powierzchnię statku. Nawet niewielka dawka promieniowania może być niebezpieczna dla mózgu. Inżynierowie poszukują skutecznych sposobów ochrony. Najtrudniejsze i najbardziej niebezpieczne zadania powierzy się robotom. Astronauci będą dysponować sprzętem najnowszej generacji. Astronauta może liczyć jedynie na pomoc swoich kolegów. Od umiejętności współdziałania członków załogi zależy powodzenie misji. Celem numer jeden jest przeżycie. Mars ujarzmiony. Sztuka przetrwania. Życie w kosmosie w niczym nie przypomina filmów fantastyczno-naukowych. W filmach wszystko wydaje się proste. Warunki życia na statku kosmicznym przypominają do złudzenia warunki życia na Ziemi. Rzeczywistość jest jednak inna. W kosmosie nie ma grawitacji. Wszystkie przedmioty unoszą się swobodnie w powietrzu. Poruszanie się nie wymaga wysiłku. To cudowne doświadczenie. Wystarczy leciutko odbić się od ściany. Przebywanie w stanie nieważkości ma również swoje złe strony. Mieliśmy poważne ubytki w masie mięśniowej i kostnej. Nie potrafiliśmy utrzymać pozycji pionowej, a nawet siedzieć prosto. Amerykańska astronautka Heidi Piper brała udział w misji wahadłowca w 2006 roku. Po 12 dniach spędzonych w kosmosie nie mogła utrzymać się na nogach. Czy ponad dwuletnia podróż na Marsa nie okaże się jeszcze groźniejsza? Amerykański astronauta Jerry Lineger poznał następstwa długotrwałego przebywania w stanie nieważkości. Lineger spędził niemal 5 miesięcy na pokładzie stacji orbitalnej Mir. Astronauta stracił 65% siły mięśniowej. Przed pobytem na Mirze z łatwością unosił sztangę ważącą 45 kg. 5 miesięcy później Lineger zdołał podnieść jedynie 16-kilogramowy ciężar. Astronauci, którzy spędzą w kosmosie 2 lata, nabawią się poważnej atrofii mięśni. Po roku przebywania w stanie nieważkości astronauci utracą 50% siły mięśniowej.
Brak grawitacji wpływa negatywnie nie tylko na stan mięśni. Zagraża również kościom. 45-letni mężczyzna, który powróci z wyprawy, będzie miał kości 90-latka. W warunkach nieważkości kości ulegają odwapnieniu i stają się łamliwe. Każdy niefortunny ruch może zakończyć się złamaniem nogi. Nie możemy dopuścić do tego, by astronauci po wylądowaniu na Marsie nie mogli utrzymać się na nogach. Przeciwdziałanie długotrwałym skutkom braku grawitacji jest jednym z najważniejszych wyzwań. Najbardziej interesujące rozwiązanie zaproponowali uczeni rosyjscy. Od 20 lat badają oni wpływ długotrwałego pobytu w kosmosie na organizm ludzki. Uczestnicy jednego z eksperymentów spędzili 7 dni w wypełnionym powietrzem gumowym worku. Większość z nich utraciła 40% siły mięśniowej. Uczeni zaprojektowali skafander, który pobudza mięśnie do nieustannej pracy, a także generator impulsów, który pobudza mięśnie nóg do stałych skurczów i rozkurczów. To proste urządzenie skutecznie przeciwdziała niekorzystnym skutkom braku grawitacji. Standardową metodą zapobiegania atrofii mięśni jest codzienna gimnastyka. Astronauci ćwiczą od 2 do 4 godzin dziennie. Trzeba mieć wiele samozaparcia, żeby wykonywać te ćwiczenia. Nie jest to przyjemne. Ćwiczenia mają niewielki wpływ na stan mięśni. 2 godziny ciężkiej pracy, 22 godziny odpoczynku. Astronauci nie mieliby problemów z kondycją, gdyby na statku była sztuczna grawitacja. Sztuczna grawitacja stanowi idealną ochronę przed negatywnymi skutkami braku ciążenia. Astronauci dotarliby na Marsa w pełni sił fizycznych. Sztuczna grawitacja powstaje wskutek ruchu wirowego statku. Statek będzie obracał się wokół własnej osi niczym karuzela. Na astronautów zadziała siła odśrodkowa, wywołując skutki podobne do przyciągania ziemskiego. Wirujące statki kosmiczne miałyby być zgodnie z pierwotnym projektem duże. Kilkaset metrów średnicy i obrót wokół własnej osi. Tańszy projekt przewiduje budowę statku wraz z modułem zasilania. Moduł byłby połączony ze statkiem długim prętem. Start statku udającego się na Marsa będzie przypominał start rakiety. Po osiągnięciu pewnej prędkości załoga przełączy silnik na pracę w trybie obrotowym. Statek będzie stopniowo zwiększać prędkość obrotową. Na astronautów zadziała siła, która wywoła skutki podobne do przyciągania grawitacyjnego. Technologia, dzięki której możliwe będzie wytwarzanie sztucznej grawitacji, jest jednak jeszcze w powijakach. Lawrence Young z Massachusetts Institute of Technology poszukuje rozwiązania alternatywnego. Wygodnie ci? Nadepnij obydwiema nogami. Jedynie astronauta wewnątrz symulatora grawitacji odczuje oddziaływanie grawitacyjne. To rozwiązanie jest znacznie mniej kosztowne. Astronauci będą korzystali z urządzenia, ale nie będą w nim mieszkać. Każdy astronauta spędzi w symulatorze grawitacji godzinę dziennie. Dzięki temu będzie mógł w dobrej formie dolecieć na Marsa. Zaczynamy. Stosowanie symulatora grawitacji wywołuje jednak nieprzyjemne i potencjalne groźne skutki uboczne. Do mózgu osoby korzystającej z symulatora docierają sprzeczne sygnały sensoryczne. Osoba taka odczuje objawy choroby lokomocyjnej. Ze względu na niewielkie rozmiary symulatora, jego prędkość obrotowa musi być bardzo duża. Właśnie dlatego korzystanie z urządzenia wywołuje chorobę lokomocyjną.
Za pomocą niewielkich kamer naukowcy śledzą ruchy oczu osoby korzystającej z symulatora. Badany wodzi oczyma w płaszczyźnie pionowej, co oznacza, że jego mózg niewłaściwie interpretuje sygnały sensoryczne. Jest przekonany, że opada głową w dół. Wskutek ruchu wirowego mózg przestaje działać prawidłowo. Być może tylko w symulatorze uda się wytworzyć warunki zbliżone do ziemskich. Trudno jednak zaakceptować niepożądane skutki uboczne, które wywołuje korzystanie z tego urządzenia. Young i jego zespół wciąż prowadzą badania nad sztuczną grawitacją. Swój symulator, zwany kosmicznym rowerem, skonstruowali również uczeni z Kalifornii. Pedałuje się jak na rowerze. Można uzyskać przyspieszenie równe pięciokrotnej wartości przyspieszenia ziemskiego. Trening w warunkach zwiększonej grawitacji jest znacznie bardziej wydajny. Nawet jednak technologia wytwarzania sztucznej grawitacji nie gwarantuje powodzenia wyprawy. Przez poszycie statku i przez ciała astronautów będą przenikać niewielkie cząstki materii. Wkrótce po starcie załoga opuści ochronny kokon pola magnetycznego Ziemi. Zdrowiu i życiu astronautów zagrozi śmiertelnie niebezpieczne promieniowanie kosmiczne. Strumień wysokoenergetycznych cząstek materii przeniknie do wnętrza statku. Astronauci pochłoną olbrzymią dawkę promieniowania. Jednym ze źródeł promieniowania kosmicznego są eksplodujące gwiazdy zwane supernowymi. Podczas wybuchu gwiazda wyrzuca z prędkością bliską prędkości światła olbrzymie ilości materii, atomów węgla, żelaza, uranu i innych pierwiastków. Obróciłem głowę i zobaczyłem smugę świetlną. Pomyślałem, że zaraz zostanę trafiony. Jerry Lineger wielokrotnie obserwował błyski promieniowania kosmicznego na pokładzie stacji kosmicznej Mir. Osoba, która przebywa w przestrzeni kosmicznej, jest nieustannie poddawana szkodliwemu działaniu promieniowania. Czasami kładłem się spać na jednej ze ścian stacji. Mimo że miałem zamknięte oczy, wciąż widziałem błyski, jakbym obserwował bardzo jasne punkty świetlne. Jeffrey Hoffman, który spędził w kosmosie 50 dni, miał podobne doświadczenia. Zamknąłem oczy, ale cały czas miałem wrażenie, że w moim mózgu rozbłyskują fajerwerki. Mówiłem sobie, to tylko promieniowanie. Lineger i Hoffman ze stoickim spokojem znosili grożące im niebezpieczeństwo. Wciąż jednak nie wiemy, w jakim stopniu pobyt w kosmosie odbije się na ich zdrowiu. Promieniowanie kosmiczne przenika do komórek, uszkadzając łańcuch DNA. W wyniku mutacji może dojść do niekontrolowanego namnażania się komórek i do choroby nowotworowej. W misji na Marsa wezmą zapewne udział ludzie starsi. 35-latkowie nie polecą ze względu na bardzo wysokie prawdopodobieństwo choroby nowotworowej. Należy wysyłać osoby starsze, cieszące się dobrym zdrowiem. Po zakończeniu misji będą żyły z pełną świadomością, że mogą w każdej chwili zachorować na raka. Ale to nie jedyne zagrożenie. Promieniowanie kosmiczne może również spowodować uszkodzenie mózgu. Najbardziej podatna na uszkodzenie jest ta część mózgu, odpowiedzialna za procesy uczenia się i pamięci. NASA bada wpływ promieniowania kosmicznego na organizm ludzki. Eksperymenty są prowadzone w akceleratorze cząstek. Marcelo Vasquez poddaje działaniu akceleratora płyn zawierający komórki mózgu. Akcelerator to urządzenie do przyspieszania cząstek. Ogromne magnesy utrzymują cząstki na orbicie kołowej i rozpędzają je do prędkości równej połowie prędkości światła. Vasquez skierował strumień cząstek na płyn zawierający komórki mózgu. W
podobny sposób promieniowanie kosmiczne oddziaływało na mózg astronautów. Możemy naświetlać. Vasquez ustalił maksymalną dawkę, która nie powodowała zniszczenia mózgu. Uczony nie ma dobrych wieści dla astronautów udających się w podróż na Marsa. Komórki mózgu ulegały destrukcji przy niewielkiej dawce promieniowania kosmicznego. Może ono również przenikać przez pole magnetyczne Ziemi. Mimo że stacja Mir znajduje się na niskiej orbicie wokół Ziemi, Jerry Lineger przyjął potężną dawkę promieniowania. Jest to zjawisko naturalne. Próbowałem się czasem chować za ołowianym akumulatorem, ale w końcu nie było wyjścia. Jerry Lineger cieszy się dobrym zdrowiem, jednak astronauci podróżujący na Marsa byliby w znacznie większym stopniu narażeni na ryzyko uszkodzenia mózgu. NASA nie może do tego dopuścić. Astronauta nie w pełni władz umysłowych stanowi zagrożenie dla całej misji. Inżynierowie muszą zatem wynaleźć sposób ochrony załogi. Wbrew pozorom, zadanie nie jest proste. Jedynym materiałem, który w pełni zabezpiecza przed promieniowaniem kosmicznym, jest ołów. Jest on jednak zdecydowanie za ciężki. Trzeba znaleźć inne rozwiązanie. Badania nad nowymi, lekkimi materiałami ochronnymi są prowadzone w laboratorium NASA w Langley w stanie Virginia. To próbka numer jeden. Przeprowadzamy test w ramach projektu ochrony przed promieniowaniem kosmicznym. Próbka zostanie poddana naprężeniom. Materiał, który uchroni astronautów przed niebezpiecznym promieniowaniem, przechodzi długotrwałe testy w laboratorium. Prowadzi je inżynier Sheila Thibault. Poszukuje substancji, które mogłyby zapewnić astronautom bezpieczeństwo. Oto próbki materiałów ochronnych do załogowej misji na Marsa. Wynik 16 lat naszej pracy. Badania dowodzą, że najlepszą ochroną przed promieniowaniem są substancje bogate w związki wodoru. Źródła wodoru są praktycznie niewyczerpane. Pierwiastek ten występuje w pożywieniu, wodzie, a nawet w ludzkich ekskrementach. Pewne związki chemiczne, które badała Sheila, są nam dobrze znane. To polietylen. Substancja ta bardzo dobrze chroni przed promieniowaniem. Polietylen jest stosowany na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Płytki z tego materiału stanowią zabezpieczenie w sypialniach kosmonautów. Polietylen to jeden ze składników materiału kompozytowego, z którego zostanie wykonany szkielet statku. NASA stwierdziła, że aluminium, tradycyjny materiał do budowy kadłuba, jest niebezpieczny dla zdrowia. Aluminium nie chroni skutecznie przed promieniowaniem. Naładowane cząstki uderzają w atomy aluminium. Promieniowanie, które wówczas powstaje, jest wyjątkowo niebezpieczne. Dobry materiał ochronny nie może przepuszczać promieniowania. Musi być również wytrzymały. Musi spełniać normy związane ze startem, lotem i lądowaniem. 13. Ten kawałek włókna węglowego wytrzymuje naprężenie o wielkości 5000 kg. Nasz materiał ma wielorakie zastosowanie. Skutecznie chroni przed promieniowaniem, ale można również z niego wykonać elementy konstrukcyjne statku. Zespół naukowców z Langley nie może popełnić błędu. Od ich decyzji zależy powodzenie wyprawy. Profesor Jeffrey Hoffman jest byłym astronautą. Zdaniem Hoffmana najlepszym zabezpieczeniem statku przed szkodliwym promieniowaniem jest pole magnetyczne. Statek ma kształt walca, w środku znajdują się astronauci. Ochronę przed promieniowaniem zapewnia pole magnetyczne.
Zamontowana wokół korpusu statku spirala elektryczna będzie wytwarzała silne pole magnetyczne. Pole to, podobnie jak pole magnetyczne Ziemi, jest dla cząstek zaporą nie do przebycia. Jednak pole magnetyczne statku musi być znacznie silniejsze od ziemskiego. Ziemia ma słabe pole magnetyczne, tym słabsze, im dalej od jej powierzchni. Pole magnetyczne Ziemi jest bardzo rozległe. Naładowane cząstki ulegają rozproszeniu na dużym obszarze. Statek ma niewielkie rozmiary, a to oznacza, że musi on wytwarzać bardzo silne pole. Tarcza magnetyczna wymaga potężnych energii. Nie znamy metody ich wytwarzania. Jeśli marzymy o podróżach w kosmos, musimy znaleźć skuteczny sposób ochrony przed promieniowaniem. Promieniowanie to nie jedyne zagrożenie. Wiele niebezpieczeństw związanych jest ze Słońcem, największym ciałem niebieskim w naszym Układzie Słonecznym. Misję załogową na Marsa mogą storpedować burze słoneczne. Bez Słońca nie byłoby życia na Ziemi. Jednak dla astronautów podróżujących na Marsa Słońce będzie przede wszystkim źródłem licznych zagrożeń. Zbliża się burza słoneczna. Została nam godzina. Energia słoneczna wytworzona w ciągu jednej sekundy wystarczyłaby Stanom Zjednoczonym na 9 milionów lat. Na powierzchni Słońca obserwujemy rozbłyski, w trakcie których w przestrzeni kosmicznej są wyrzucane olbrzymie ilości gazu. Uwalniana energia jest równa energii 40 miliardów bomb atomowych zrzuconych na Hiroshimę. Energia uwalniana podczas takiej burzy przewyższa energię wybuchu 10 milionów wulkanów. Promieniowanie korpuskularne jest niezwykle szkodliwe. Większe burze słoneczne zagrażają zdrowiu, a nawet życiu astronautów. Przed niebezpieczną aktywnością Słońca chroni nas gruba warstwa atmosfery i ziemskie pole magnetyczne. Mimo to burze słoneczne powodują przerwy w łączności i uszkodzenia sieci energetycznej. Wysokoenergetyczne cząstki pokonują dystans ze Słońca do Ziemi z prędkością równą 1/3 prędkości światła. Wciąż nie wiemy, co jest powodem tego zjawiska. Owszem, to zagadka. Podaję prognozę, w ciągu najbliższej doby burza słoneczna osłabnie. Dla astronautów podróżujących na Marsa Słońce będzie zatem źródłem nieustannych kłopotów. Ośrodek astronomiczny w Colorado prowadzi stałe obserwacje aktywności magnetycznej Słońca. W wyniku zjawisk zachodzących na Słońcu jego bieguny raz na 11 lat ulegają odwróceniu. Obserwujemy szybko poruszające się cząstki wiatru słonecznego. W ciągu kilku dni cząstki mogą dotrzeć do statku. Pierwszym zwiastunem burzy są plamy słoneczne. Odległość od Ziemi do Marsa wynosi ponad 220 milionów kilometrów. W czasie burzy słonecznej cząstki mogą osiągać prędkość milionów kilometrów na godzinę. Przed wyprawą na Marsa zostanie wystrzelonych w kosmos kilka satelitów. Będą informowały załogę statku o grożących jej burzach słonecznych. Obecny stan ostrzegania nie gwarantuje astronautom bezpieczeństwa. Nie wystarczy ostrzeżenie z 15-minutowym wyprzedzeniem. Astronauci muszą mieć więcej czasu. System ostrzegania jest coraz lepszy. W czasach programu Apollo nikt nie miał pewności, czy burza nie zakłóci przebiegu misji. Nie możemy liczyć na to, że w trakcie wyprawy na Marsa dopisze nam szczęście. Prawdopodobieństwo, że burza zakłóci 12-dniową podróż na Księżyc, było niewielkie. Jednak jest ono znacznie większe w przypadku wielomiesięcznej wyprawy na Marsa.
Musimy wziąć pod uwagę niepomyślny scenariusz wydarzeń. Nikt z nas nie może lekceważyć ryzyka. Zdaniem Bakera na statku kosmicznym powinien się znajdować specjalny przeciwburzowy schron. Ochrona będzie wielowarstwowa. Astronauta przeczeka burzę w metalowym rdzeniu, umieszczonym w samym środku schronu. Dodatkowym zabezpieczeniem będą zbiorniki z wodą i warstwy lżejszych materiałów. Wodór zawarty w wodzie skutecznie chroni przed promieniowaniem. Czas trwania burzy załoga statku spędzi w schronie. Może to być nawet kilka tygodni. Strumień naładowanych cząstek mógłby zakłócić pracę mikroprocesorów, co spowodowałoby samoczynne wyłączenie komputerów. Astronauci musieliby wówczas ponownie uruchomić system. Gdyby próba uruchomienia nie powiodła się, załoga byłaby w poważnych kłopotach. Czarne ekrany komputerów pokładowych mogłyby oznaczać wyrok śmierci dla załogi statku. Najbardziej oryginalny projekt ochrony przed promieniowaniem opracowali naukowcy z Centrum Kosmicznego imienia Kennedy'ego. Statek kosmiczny poruszałby się w dwóch pierścieniach, wytwarzających silne pole elektrostatyczne. Pierścień wewnętrzny byłby naładowany dodatnio, pierścień zewnętrzny ujemnie. Układ dwóch pierścieni skutecznie zapobiegałby przenikaniu naładowanych cząstek do wnętrza statku. Tuż przed lądowaniem na Marsie statek opuści wewnętrzny pierścień. W 2006 roku astronauci ze stacji kosmicznej przeżyli burzę słoneczną. Stację bombardował strumień cząstek o napięciu milionów voltów. Choć żadnemu z astronautów nic się nie stało, sytuacja była bardzo poważna. Astronauta, którego burza zaskoczyłaby podczas spaceru w kosmosie, nie miałby szans na ratunek. Astronauci powinni wiedzieć o nadciągającej burzy co najmniej godzinę naprzód. Nie potrafimy przewidywać burzy z takim wyprzedzeniem. Organizatorzy marsjańskiej misji chcą za wszelką cenę chronić astronautów przed niepotrzebnym ryzykiem. Najbardziej niebezpieczne czynności powierzy się specjalnie zaprojektowanym robotom. Załoga statku nie może liczyć na pomoc z Ziemi. Odłamki meteoroidu uderzają w poszycie statku. Załoga otrzymuje informacje o uszkodzeniu. Jeden z astronautów musi opuścić statek i sprawdzić, co się stało. Spacer będzie wyjątkowo ryzykowny. Statek porusza się z prędkością 90 tysięcy km na godzinę. W czasie spaceru w przestrzeni kosmicznej jestem zdany na własne siły. Odłamek meteoroidu może uszkodzić skafander. Grozi mi dekompresja i śmierć. Jerry Lineger odbył ponad 5-godzinny spacer w kosmosie. Nagrodą za podjęte ryzyko były wspaniałe widoki Ziemi. Lineger widział z orbity Stany Zjednoczone. Wszystkie spacery kosmiczne odbywały się dotąd na orbicie okołoziemskiej. W razie zagrożenia astronauci podróżujący na Marsa powinni natychmiast przerwać spacer i powrócić na statek. Spacer w kosmosie przypomina nieco nurkowanie. Nurkowi, który zbyt szybko wynurzył się na powierzchnię, grozi choroba dekompresyjna, zwana również chorobą Kessonową. Również astronauta, który przygotowuje się do spaceru w kosmosie, jest narażony na chorobę dekompresyjną. Wewnątrz statku panuje wyższe ciśnienie niż w skafandrze. Wskutek tego we krwi astronauty tworzą się bąbelki azotu. Osobie dotkniętej chorobą grozi utrata przytomności. W latach 60. problemy z dekompresją omal nie pozbawiły życia jednego z radzieckich kosmonautów.
Aleksiej Leonow, przygotowując się do pierwszego historycznego wyjścia w kosmos, wyrównał ciśnienie w skafandrze do poziomu ciśnienia panującego na statku. Po spacerze Leonow nie mógł wrócić na pokład. Nie był w stanie przecisnąć się przez luk wejściowy. Leonow musiał działać szybko. Odkręcił zawór i wypuścił tlen, który wypełniał skafander. Astronauci udający się w podróż na Marsa odbędą szkolenie w ośrodku kosmicznym imienia Johnsona. Ćwiczymy tu różne procedury postępowania. Możemy w każdej chwili się zatrzymać, sprawdzić działanie sprzętu. Kanadyjski astronauta Dave Williams uczestniczył w 16-dniowej misji wahadłowca. Williams uczy zasad postępowania w czasie kosmicznych spacerów. W naszym laboratorium szkolenia odbywają się pod wodą. Nurkowanie pod wieloma względami przypomina spacery w kosmosie. Dzięki podwodnym treningom astronauci mogą zapoznać się z warunkami panującymi w kosmosie. Każdy astronauta boi się zerwania liny ubezpieczającej w czasie kosmicznego spaceru. Ten, któremu przydarzyłoby się takie nieszczęście, dryfowałby samotnie w przestrzeni kosmicznej. Pierwsze plecaki manewrowe, które zabezpieczają przed taką ewentualnością, pojawiły się 30 lat temu. Oto jak astronauci wykorzystują najnowszą technologię do poruszania się w przestrzeni kosmicznej. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Musisz się przechylić, jesteś zwrócony twarzą do miejsca, skąd przyszedłeś. Astronauta, który odpadnie od korpusu statku i zacznie się obracać, musi odzyskać orientację i wrócić w miejsce, gdzie wcześniej się znajdował. Chyba udało mi się trafić. Świetnie, 52%. Uporałeś się z zadaniem w niecałe 5 minut. Zostały ci pełne baterie. Powtórzmy to. Symulacja jest bardzo realistyczna. Możemy interaktywnie oddziaływać na otoczenie wizualne. Plecaki manewrowe są ostatecznym zabezpieczeniem przed nieszczęśliwym wypadkiem. Astronauta jest zawsze przywiązany do korpusu statku dwiema linami. Plecaki są ostatnią deską ratunku. NASA chce zminimalizować ryzyko związane z pobytem astronautów w przestrzeni kosmicznej. Część obowiązków przejmie supernowoczesny robot zwany robonautą. Ludzie, którzy polecą na Marsa, muszą mieć sprzęt. Wyposażymy ich w wiele różnych maszyn. Robonauta nie ucierpi wskutek długotrwałego braku grawitacji. Mimo że jest maszyną, niektóre cechy upodabniają go do człowieka. Wyposażyliśmy robonautę w dłonie z przeciwstawnym kciukiem. Zdolność chwytania różnorakich przedmiotów jest umiejętnością niezwykle pożyteczną. Robonauta nie jest jednak zbyt inteligentny, dlatego wymaga stałego nadzoru. To osobnik twardy i małomówny, który bez oporu wykona wszelkie rozkazy. Robot będzie pomagał astronautom w pracy. Musi umieć się posługiwać tymi samymi narzędziami, którymi posługują się astronauci. Został tak zaprojektowany, by nie niszczyć tych narzędzi. Gdyby miał stalowe palce, mógłby pozostawić na używanym przedmiocie zadrę. Robonauta nie może zagrażać bezpieczeństwu załogi. Robonauta będzie wykonywał pracę w otwartej przestrzeni. Roboty jako pierwsze wyjdą w przestrzeń kosmiczną i przygotują narzędzia dla astronautów. Astronauci pojawią się później. Szybko wykonają zadanie i wrócą na pokład. Ludzie są dla nas najważniejsi. Astronauci powierzą robotom najtrudniejsze zadania. Nie znaczy to jednak, że będą w pełni bezpieczni. Nie możemy wykluczyć, że któremuś z nich przydarzy się coś złego.
Załoga musi być przygotowana na każdą ewentualność. W czasie 2,5-letniej wyprawy na Marsa astronauci pokonają setki milionów kilometrów. Statek, który zabierze ich na czerwoną planetę, osiągnie prędkość. Do następnego. Astronauci nie mogą stracić czujności i popaść w rutynę. Poruszanie masywnych obiektów, nawet jeśli dzieje się to w stanie nieważkości, grozi kontuzją. Ofiara wypadku powinna otrzymać fachową pomoc. Tu Houston. Bill wciąż nie odzyskał przytomności. Muszę porozmawiać z chirurgiem. To laboratorium w Houston. Prowadzone są tu szkolenia w zakresie udzielania pomocy medycznej astronautom. Rolę poszkodowanego odgrywa programowany manekin. Może on symulować 300 różnych chorób. Astronauta może mieć atak serca lub kłopoty z oddychaniem. Uczestnicy szkolenia dostają instrukcje, jak udzielić choremu pomocy. Lekarz nie ma bezpośredniego kontaktu z poszkodowanym astronautą. Szkolenie jest prowadzone w warunkach zbliżonych do tych, w których działać będzie załoga statku. Mamy tu ciężko chorego człowieka. Astronauta umrze, jeśli natychmiast nie otrzyma pomocy. Astronauci przechodzą 28-godzinne szkolenie pod okiem doktora Dura. W laboratorium nie da jednak się zasymulować braku grawitacji. Statek, który zabierze astronautów na Marsa, zostanie zapewne wyposażony w system wytwarzania sztucznej grawitacji. Jednak w razie awarii systemu akcja ratunkowa będzie przebiegała w stanie nieważkości. Samolot wzniesie się na wysokość 10 tysięcy metrów, a potem zacznie gwałtownie opadać. Przez 30 sekund na jego pokładzie zapanuje stan nieważkości. W czasie pikowania samolotu większość pasażerów odczuwa mdłości. Gdy nie ma obciążenia, udzielenie najprostszej pomocy medycznej urasta do rangi problemu. Przedmioty unoszą się w powietrzu. Każde narzędzie, które chcemy wykorzystać, musimy trzymać pod pachą. Musimy też sami zaczepić się o coś nogami. W przeciwnym razie za chwilę już nas nie będzie w tym miejscu. Podczas reanimacji uciskam klatkę piersiową. Chory odlatuje w jednym kierunku, a ja w drugim. Europejska Agencja Kosmiczna to druga obok NASA organizacja, która prowadzi badania w tym zakresie. Zespół chirurgów Europejskiej Agencji Kosmicznej przeprowadza operację usunięcia łagodnego nowotworu z ramienia pacjenta. Lekarze zapoznają się ze specyfiką procedur medycznych w warunkach braku grawitacji. Operację prowadzono w 20-sekundowych interwałach w czasie swobodnego opadania samolotu. W trakcie 3-godzinnego lotu samolot pikował 31 razy. Operacja zakończyła się sukcesem. Pacjent nie leżał na stole operacyjnym, lecz unosił się nad nim kilka centymetrów. Astronauci podróżujący na Marsa nie mogą liczyć na pełną opiekę medyczną. W szczególnych wypadkach muszą konsultować się ze specjalistami na Ziemi. Jednak wraz ze wzrostem odległości od Ziemi konsultacje takie będą coraz trudniejsze. Być może lekarz pokładowy zechce zasięgnąć rady chirurga. To wydaje się całkiem prawdopodobne.
Słowa wypowiedziane na Ziemi dotrą na Marsa dopiero po 10 minutach. Chirurg odkłada narzędzia na 20 minut i czeka na odpowiedź. Trudno wyobrazić sobie taką sytuację. Drobiazgowe badania medyczne. Z pewnością czują się jak króliki doświadczalne. Niestety takie badania są konieczne. Astronauta nie może być źródłem zarazków. Dlatego przed samym startem przechodzi dodatkowe badania. Załoga nie ma kontaktu z innymi ludźmi. Żadnemu astronaucie nie grozi zatem przeziębienie, grypa czy nierzew żołądka. Ludzie, którzy są w kosmosie, nie chorują. W ciągu 2,5 roku stan zdrowia astronautów może jednak ulec gwałtownemu pogorszeniu. Operacja usunięcia guza mózgu w czasie wyprawy na Marsa byłaby rzeczą kłopotliwą. Kandydaci do marsjańskiej misji są poddawani szczegółowym badaniom DNA. Potrzebujemy ludzi, którzy wykazują większą odporność na promieniowanie. Badania pomogą również ograniczyć ryzyko zachorowania na osteoporozę. Odwapnienie kości jest poważnym zagrożeniem dla astronautów przebywających w kosmosie przez dłuższy czas. Astronauta, który cierpi na chorobę popromienną, będzie poważnym obciążeniem dla pozostałych członków załogi. Wyeliminowanie kandydatów, którzy źle znoszą szkodliwe warunki, zwiększa prawdopodobieństwo powodzenia misji. Zależy nam nie tylko na sukcesie wyprawy, ale również na zdrowiu astronautów. Zadbamy, by wrócili na Ziemię w dobrej formie, ale chcemy również, by po zakończeniu misji mogli prowadzić normalne, zdrowe życie. Każdy, kto chce usprawnić działanie jakiegoś mechanizmu, musi go najpierw dobrze poznać. Zdaniem Dave'a Williamsona kod genetyczny astronautów zostanie poddany modyfikacjom. Dzięki temu astronauci staną się bardziej odporni. Eksperci w zakresie medycyny kosmicznej wymienią astronautom fragmenty kodu genetycznego. Po takim zabiegu astronauci będą mniej narażeni na szkodliwe skutki podróży. Może uda nam się aktywować gen, który odpowiada za produkcję włókien wolnokurczliwych. Astronauci nie będą wówczas narażeni na utratę masy mięśniowej. Być może astronauta przyszłości zostanie poddany jeszcze poważniejszym operacjom genetycznym. Astronauci udający się w podróż na Marsa przejdą długotrwały proces szkolenia i szczegółowe badania. Jedno jest pewne. Na Marsa polecą osoby najlepiej przygotowane. Nowe technologie, które opracowują inżynierowie i naukowcy, umożliwią astronautom przeżycie w krańcowo trudnych warunkach. Nie możemy narażać życia astronautów. Chcemy mieć pewność, że bezpiecznie wylądują, jak osadnicy, którzy przybyli do Stanów Zjednoczonych z Europy. Musimy wypracować skuteczny system organizacji wielomiesięcznych misji. Wyprawa na Marsa wymaga skonstruowania nowych, potężniejszych silników. To ogromne wyzwanie dla uczonych i inżynierów. Jednak najlepszy i najnowocześniejszy sprzęt nie będzie miał znaczenia, jeśli załoga statku nie zdoła przeżyć. Najsłabszym ogniwem załogowej misji na Marsa pozostanie człowiek.
człowiek jest też najważniejszym jej elementem. Bezpieczeństwo astronautów jest priorytetem dla naukowców i inżynierów przygotowujących marsjańską misję. Wersja polska Start International Polska. Tekst Jan Grzegorz Brochocki. Konsultacja naukowa dr Paweł Pietrukowicz. Czytał Andrzej Leszczyński.